Witam Państwa. Piotr Czaplicki. Jest to kolejne spotkanie z projektodawcą do budżetu obywatelskiego Ciechanowa. Dzień dobry. Czy mógłby Pan się przedstawić? Dzień dobry. Adam Stępkowski. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 i radnym Rady Miasta. Ciechanowa. I jednocześnie napisał Pan projekt do budżetu obywatelskiego. Tak, dokładnie. Który to projekt? Jaki jest jego numer na liście? Projekt jest umieszczony pod numerkiem 10. Był konsultowany z szerokim gremium i środowiskiem lokalnym i zarządem osiedlań numer 5 i 6, i mieszkańcami. Także udało nam się wyjść, wydaje mi się, naprzeciw potrzebom tego środowiska lokalnego. No właśnie, skąd wziął się pomysł na ten projekt? Z marzeń. Pomysł dokładnie wziął się z marzeń. Jak y, rozmawiałem z mieszkańcami, to od dawna y, tam przy ulicy Kruczej y, mieszkańcy marzyli, że coś podobnego y, może powstać. I taka robi się geneza tego projektu, że te marzenia mogą się spełnić, szczególnie dzieci chyba tych najmłodszych, ale my wyszliśmy naprzeciw w tym projekcie również młodzieży i osobom starszym, dlatego zaproponowaliśmy tam ciekawą formę spędzania wolnego czasu. Osobom w każdym wieku i znajdzie się tam coś ciekawego dla osób w każdym wieku. I to są argumenty za tym, żeby głosować na ten projekt właśnie. Tak, wydaje mi się, wydaje mi się że tak, że to są właśnie te argumenty, które pozwolą przekonać mieszkańców do tego, żeby głosować na projekt pod numerem 10. A gdyby pan mógł jeszcze go opisać troszeczkę szerzej. Projekt ma ciekawe formy spędzania wolnego czasu. To też wynika z takich rozmów z tymi młodszymi, starszymi. Jest tam zaproponowana plenerowa siłownia z różnymi ciekawymi urządzeniami, na których może ćwiczyć młodzież i starsi 40 plus, 50, plus, a może i, może i więcej. Jest plac zabaw z ciekawymi urządzeniami, bujeczkami i murem do grafity dla najmłodszych. Jest też miejsce do tego, żeby zagrać w szachy. Yy, zaplanowany jest stół do tenisa stołowego. Yy, to, są, to, jest, to jest taka trwała zabudowa, więc to nie ulega zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. No i, i takie miejsce do plażowej piłki, gdzie można będzie bezpiecznie zagrać piłkę, ponieważ jest to troszkę oddalone może od yy, plaży, więc yy, wydaje mi się, że ta forma tam yy, może się sprawdzić. Także zachęcamy do głosowania Pana projekt pod numerkiem 10. Pod numerkiem 10. Dziękuję serdecznie i Dziękuję. do usłyszenia.